Ja już powiedziałem, że do wszystkich mówicie per pan. To jest taka słuszna uwaga. Kabel. Będzie trudne pytanie. Aż się boję. Kim waszym zdaniem jest wolontariusz? Osoba, która pomaga po prostu przy organizowaniu takich wydarzeń, tak z własnej woli, przyjazna. A ile waszym zdaniem wolontariuszy pracuje przy handlanie podczas eventu? Dużo. Parę dziesiąt na pewno. Kurda dzików. Kurda, bardzo, całe stado. No dobrze, stado. 100? W tym roku około 140 wolontariuszy. Dobra. Zapytać, czy wolontariusze byli mili. Czy bardzo bluzgają? Nie bluzgają. Wolontariusze są przemili, normalnie przesympatyczni normalnie. No już są biec z nami w fali. A co najbardziej ci przeszkadzało w tych wolontariuszach? Bo narzekałeś jedną. Ale oni właśnie mówili do mnie na perpan. Czy ja jestem taki stary? No czy ja jestem taki stary normalnie? No dajcie spokój. No. Czy wolontariusz odwala czarną robotę? Czy jest murzynem? O Jezu. Nie! Nie, on się dobrze przy tym bawi. No ja się nie wątpię, że się tu dobrze bawi. On jest częścią wydarzenia. No bo bez nich by też to by się nic nie działo. No właśnie. Ja chciałem się dowiedzieć, czy na co dzień pracujesz jako listonosz? Nie, ale zastanawiam się nad tym. No tak, tyle tych karteczek, czy to jest trudne i bardzo przerąbane i czy jest to czarna robota w kantranie? Jest czarna robota jak najbardziej, ale 5 minut i później już jest z górki. No, czy łatwo się tego nauczyć i czy jak ktoś przyjedzie zielony i nigdy nie robił, to czy sobie, na pewno nie poradzi, nie? Nie, ale jak wolontariusz poprzedniorocznie mu powie kilka wskazówek, to bez problemu się odnajdzie. Jak działa tutaj to biuro zawodów i na czym ono tu polega nam? No generalnie wydajemy pakiety. Ktoś coś krzyczy wcześniej? Zawsze krzyczą. Muszą krzyczeć, bo dzieje się dużo. Identyfikujemy ale biegaczy. Muzyka gra i tak można... Cały czas atmosferka jest, nóżka lata, jest nic. Co tam dzisiaj robimy? Chyba nic, nie? Pracujemy ciężko. No, taki wolontariat w kantranie, że nic chyba nie trzeba robić, nie? Sama zabawa. No, więc... polecamy, bo można przyjść, zjeść ciasteczko, prawda? Tak, jasne. Ile już zjadłyście? No, trena trochę wszystko już było. To, ale nie ma tych pudełek więcej gdzieś tam? Już w koszu są puste. No, czyli jak ktoś przyjeżdża się poodchudzać na Hantrana, to polecamy czy nie? Nie. Czyli nie ma głodówki tutaj? Nie, absolutnie. Bardzo dziękujemy za ciężką, solidną pracę. Dzięki piękne, nie ma sprawy. Brawo! Dziękuję wam bardzo. Jesteście niezastąpieni. Dzięki i mam nadzieję do zobaczenia za rok.